myślę, że jeszcze rynek cydru pokaże, że może rosnąć. Dziękuję, panie prezesie. A teraz jakbyśmy jeszcze wrócili do wspomnianych przez pana produktów bezalkoholowych. No bo widzimy, że w piwach to już jest potężna kategoria, ona bardzo dynamicznie rośnie, to po pierwsze. Oczywiście rośnie z niskiej bazy, więc ten dynamizm jest wytłumaczalny. Natomiast dzisiaj to jest 5-6% wolumenu rynku piwa, tak? I teraz pytanie, czy w rynku wina, no pan jest już, macie w swoim portfolio produktowym wino bezalkoholowe, na ile ten trend alkoholi bezalkoholowych jest szansą dla branży win? Jakby pan mógł tutaj się z nami podzielić swoimi obserwacjami i planami, bo to myślę, że jedno z drugiego będzie wynikać. No ja nie chciałbym jakby zdradzać całej kuchni poznawczej, bo muszę powiedzieć, że mam wrażenie albo jestem przeświadczony o tym, że my stworzyliśmy pewien model poznawczy, prawda, który powoduje, że możemy pewne rzeczy w pewien sposób rozpoznawać i kreować nowe rzeczy, widząc potencjały. Więc no, zawsze człowiek się tak zastanawia, czy to powiedzieć, czy nie. No to trochę tej kuchni. Ale generalnie troszeczkę mogę powiedzieć. Nasz jakby model biznesowy związany z bezalkoholowym sektorem, który staramy się kreować, i pierwszym takim wejściem był właśnie wino musujące bezalkoholowe Chin Chin Free. Opiera się na takim, na takim fakcie, że mamy no, bardzo dużo okazji, przy których z jednej strony doświadczamy tych alkoholowych, doświadczamy pewnych benefitów społecznych, emocjonalnych, mamy okazję, świętujemy, spotykamy się, a z drugiej strony chcemy ograniczać albo w ogóle po prostu nie możemy konsumować alkoholu, albo nie chcemy, albo chcemy ograniczać ilość, na przykład jak się mówi nieraz po dwóch kieliszkach pasuje, prawda? I teraz piwo obsługuje z tego, jak pan słusznie powiedział, mając te 5% licząc całą konsumpcję piwa, pewną część tych potrzeb. Zresztą ekspandując równocześnie w sferę napojów bezalkoholowych soft drinku, bo one zaczynają zastępować też częściowo inne kategorie napojów. Natomiast cała sfera pozostała napojów alkoholowych, czyli połowa konsumpcji, ona nie ma często w danej sytuacji pasującego bezalkoholowego substytutu, który by swoją symboliką mógł jednak tutaj jakby rozegrać rolę rozwiązania. I dlatego dla nas Chin Chin Free jest projektem, który jest skierowany nie do rynku win musujących, ani nie jest skierowany do rynku win, tylko jest skierowany do sytuacji konsumenckich, w którym właśnie szampan bezalkoholowy w zasadzie jest możliwością takiego bezalkoholowego rozwiązania dla różnych sytuacji, czy pijemy whisky, czy pijemy drinki, to piwo bezalkoholowe nam nie pasuje, natomiast szampan ma też ten walor jako kategoria produktu, że ona bardzo dobrze symbolizuje pewną elegancką jakby, pewne eleganckie uczestnictwo w sytuacjach alkoholowych. Bez wątpienia, tak. I to właściwie być może już powiedziałem, jak myślimy i z tego też wynika duża skala tego projektu w naszym zamyśle. Oczywiście pokaże się dopiero, w zetknięciu z konsumentami i ich sytuacjami życiowymi, jak rzeczywiście zadomawia się takie rozwiązanie w różnych sytuacjach, ale no początek jest bardzo obiecujący. Licząc to w procentach rynku wina musującego, no bo tak statystyka to ujmuje, prawda? Chociaż tak jak mówię, to nie jest do końca dobry opis tego potencjału, to jest to w tej chwili około 2,5% tego rynku. No tylko to już pokazuje, że jeżeli my po jednym roku mamy 2,5%, no to wiadomo, że to nie czerpie z tego rynku, bo piwo, nie wiem, działa w tym segmencie powiedzmy 15 lat i osiągnęło 5% jakby licząc według udziału w segmencie piwa. Więc sądzę, że potencjał jest ciekawy, no i będziemy teraz wprowadzać już wina nie musujące. Właśnie w tej chwili jesteśmy w zasadzie na starcie. Udało się nam, nasz akcjonariusz, tu trzeba sobie powiedzieć, że to nie bierze się też znikąd.
Nasz akcjonariusz, wiemy, że od 1994 roku naszym głównym akcjonariuszem jest Schloss Wachenheim, jeden z liderów rynku wina i win musującego w Niemczech. On od właściwie początku lat 90. jest prekursorem dealkoholizacji wina. I tam te technologie, stamtąd oczywiście czerpiemy dealkoholizację, bo w Polsce dealkoholizacja wina nie odbywa się, nikt nie posiada takiej technologii, więc to jest nasze źródło. To jest trudny proces, no bo to jest proces dealkoholizacji wina, to nie jest żaden sok. Tak, żeby te walory wina jednak w miarę maksymalny sposób zachować, to są próżniowe technologie, które powodują, że jesteśmy w stanie w warunkach próżniowych to wino zdealkoholizować. I udało się, ja byłem sceptykiem do tej pory, ale po degustacjach wina naprawdę jednoodmianowe, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, na takim poziomie zdealkoholizować, że po raz pierwszy poczułem naprawdę te odmiany w formie bezalkoholowej z taką wyrazistością, że zdecydowaliśmy się dzięki temu przełomowi, muszę powiedzieć, przełomowi technologicznemu, który się nam udał wdrożyć i w najbliższych miesiącach, już w lecie, będziemy wprowadzać jednoodmianowe wina, które rzeczywiście pozwolą konsumentowi napić się wina bezalkoholowego, bo do tej pory było tak, że wiecie Państwo, panowie, jeżeli chodzi o wina musujące, to jest łatwiejsze, bo ten smak jest dosyć zunifikowany, tego wina musującego. Natomiast w winach, no to już każdy poszukuje troszeczkę tego swojego smaczku. I te wina bezalkoholowe do tej pory, zresztą one były często mieszankami, oparte na mieszankach odmian, no to one były takie, gdzie tu to wino zostało, prawda? To, co na początku mieliśmy w piwie 15 lat temu, że taka była wielka różnica między piwem niealkoholowym. Dzisiaj to już o tym nie możemy mówić, to się tak rozwinęło. Więc myślę, że ten cały sektor dealkoholizacji, na szczęście tu, jak mówię, jesteśmy od wielu, wielu lat w grupie prekursorem i liderem europejskim, więc będziemy z tego na pewno korzystać i tą unikalną możliwość po prostu też rozpoznawać potencjały konsumenckie, a tak jak mówię, wydaje mi się, że te potencjały konsumenckie tych, jak to nazywamy, bezalkoholowych alkoholi, są duże. No, wiele trendów przecież sprzyja tym potencjałom. Panie prezesie, tak dotykamy porównań, jeśli chodzi o strukturę i model konsumpcji z innymi krajami, głównie zachodniej Europy. Czy Polska jest na takim etapie, że można powiedzieć, że przypomina pod tymi względami jakiś inny duży rynek w Europie? No my się najszybciej zmieniamy, mamy relatywnie mniej tradycji niż inne kraje zachodniej Europy. Czy my w związku z tym zmierzamy do jakiegoś modelu? Kogo przypominamy albo kogo będziemy przypominać pana zdaniem za lat parę? Mhm. Więc kraje europejskie dzielą się pod względem modelu konsumpcji wina na północ i południe, nie na wschód i zachód. Czyli mamy kraje produkujące wino, gdzie wino odgrywa trochę inną rolę społeczną i w ogóle w kontekście konsumpcyjnym. Jest oczywiście produktem bliskim, tradycyjnym, niekoniecznie przecież jakimś ekscytującym. I mamy północ, i tu jesteśmy w towarzystwie krajów północy, Benelux, północ Niemiec, oczywiście Skandynawia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, częściowo Kanada oczywiście, gdzie wino ma trochę inne grupy docelowe. To są ludzie z dużych miast, nowoczesne, jakby można powiedzieć, progresywne grupy społeczne, wyższe dochody niż średnie, czyli to jest taki importowany, taki kawałek świata zaimportowanego. I tutaj pod tym względem się i ten nowoczesny styl życia, to jest ważne, i duże miasto. Wino to jest duże miasto na północy. Oczywiście rozszerza swój zakres, na szczęście, we wszystkich krajach, bo jest naprawdę bardzo globalnie, można powiedzieć, sektorem sukcesu. I teraz w zasadzie jeszcze można o tych krajach północy powiedzieć tyle, że są oczywiście dużo bardziej niż kraje produkujące wino otwarte na różne kraje pochodzenia. Prawda? No, na rynku włoskim nie znajdziemy tak wielu różnych krajów pochodzenia i w takich udziałach jak na rynku brytyjskim. I teraz Polska pod tym względem jest po prostu krajem północy.
ale na tle tych innych krajów północy cechuje się też bardzo dużą otwartością. Nie wiem, czy jakiś kraj europejski, można powiedzieć, przyswoił tyle różnych krajów pochodzenia w ostatnich 15 latach, co Polska, prawda? Czyli mamy takie kraje, które na innych rynkach nie odgrywają dużej roli. I greckie wina się w Polsce pojawiły i przyjęły, i portugalskie. Już nie mówię w ogóle o Nowym Świecie, bo to jest wszędzie oczywiste, że wina chilijskie, amerykańskie są popularne, ale mołdawskie wina, gruzińskie. Więc dodatkowym wzbogaceniem, można powiedzieć, tej międzynarodowej palety win, które znajdziemy też w supermarkecie brytyjskim czy holenderskim, jest jednak wyższy udział tych win, czy gruzińskich, one są bardzo ciekawe pod wieloma względami, w ogóle takim porównaniu międzynarodowym, czy mołdawskim, czy greckim, to u nas ta różnorodność win jest cechą, która się wyróżnia na tle innych krajów importujących wino. Wreszcie jakieś pożytki z położenia geograficznego Polski, prawda? Tak. A panie prezesie, jak jest... Czy zmierzamy do jakiegoś modelu? Myślę, że po prostu mamy coraz więcej, pije się coraz więcej win wytrawnych. To jest ostatnie 2 lata. Dużą rolę odegrał w tym wszystkim boom na Prosecco, który paradoksalnie wywindował udział win wytrawnych, jak popatrzymy w statystyki. Wina musujące w tej chwili są zdominowane przez wina wytrawne. Mówimy, czy to piją Polacy te wina musujące, czy to jakiś inny może tutaj przyjeżdża, że tak powiem, grupa botani. Polacy. Okazuje się, że rzeczywiście. Ja jestem jednym z nich. Dokładnie. To ma wpływ na konsumpcję wina, bo z drugiej strony bardzo zmieniło model konsumpcji wina musującego i z takiego wystrzału sylwestrowego wino musujące stało się napojem konsumowanym jak orzeźwiające wino. Dokładnie. Więc dzieje się w rynku bardzo dużo dobrego. Polacy, no, konsumenci w Polsce są naprawdę bardzo otwarci, kompetentni. No po prostu jest super. Panie prezesie, jak jesteśmy przy tej ewolucji w Polsce, tutaj tych spraw związanych z konsumpcją alkoholu i wina, i też przy tej geografii, do której pan też parę razy już nawiązywał, to jak pan widzi perspektywy na rozwój winiarstwa w Polsce? Bo z jednej strony, jak popatrzymy przez pryzmat danych, że w ostatnich 4 latach dwukrotnie zwiększył się areał, tylko że mówimy o około 550 hektarów to jest. I teraz, żeby oddać skalę, to, bo czy to jest dużo, czy to jest mało, no to ja sobie pozwoliłem przygotować tutaj, no, zjedziemy na południe, bo musimy. W Hiszpanii to jest 960 tysięcy hektarów. We Francji 780 tysięcy. Cały czas tu mamy 0,5, tu mamy tysiące. Jeżeli mówimy o Rumunii na przykład, to jest prawie 200. W Niemczech 100. Tak, cały czas mówimy o tysiącach. I w Austrii około 50 i nawet na Ukrainie około 45. No i teraz faktycznie, bo też są takie głosy, też żeśmy słyszeli, że na przykład zmiana klimatu, to wiemy, że czasami to jest naciągane. No ale słyszymy, że są też nowe odmiany, które dają szansę, żeby one były w krajach trochę chłodniejszych, z większymi ekstremami pogodowymi, w szczególności, że mówimy o winach białych, że to jest jakaś, jest to jakaś szansa. Ale jakby teraz już do pana tutaj kompetencji, doświadczeń jako praktyka. Jak pan widzi szansę na rozwój tej branży w Polsce? Czy może bardzo faktycznie, może drugie pytanie do tego, bo to też jesteście prekursorem, bo tak też mi przychodzi na myśl, że może jednym lepszym rozwiązaniem dla takiego państwa przy naszych warunkach naturalnych byłby jednak powrót do tej tradycji win owocowych. Tak, no to mogę powiedzieć najpierw do win gronowych, bo jedno drugiego oczywiście nie wyklucza. Wręcz przeciwnie, my w naszej strategii winiarni zamojskiej i Fundacji Winiarnie Zamojskie, no nie wyobrażamy sobie rozwoju winiarstwa owocowego bez winiarstwa gronowego. Co mam na myśli? Zacznę może od winiarstwa gronowego, bo to będzie prostsze, to co pan powiedział na temat wielkości. To jest bezwzględna prawda i ona jest kluczowa dla rozwoju winiarstwa. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to one po prostu są faktem. Średnie temperatury rosną i wiemy, jak zmienia się zawartość alkoholu, bo ona jest wypadkową po prostu temperatury. W regionach Alzacji, Nadrenii, więc
te rzeczy się zmieniają na korzyść, a kilka stopni tutaj dużo może zmienić, 2-3 stopnie to wiele zmienia, więc na pewno te warunki się poprawiają. Trzeba też powiedzieć, że te pierwsze 20 lat eksperymentów no, na takim malutkim polu, prawda, jak pan powiedział, 550 hektarów mamy dzisiaj, jednak zaowocowały tym, że dzisiaj w wyniku tych eksperymentów na tych małych parcelach powstają częściowo doskonałe wina białe. To 20 lat temu, wie pan, czy 10 lat temu, to tych win w ogóle nie było w tej finezji, prawda? No bo wino jest jednak bardzo trudnym produktem. Ono po prostu łatwo dziczeje jakby w różnych fazach i to w czasie wegetacji, a szczególnie później z tej wegetacji, co przechodzi do fermentacji, więc te doświadczenia z odmianami, później z winifikacją dopiero powodują, że mamy jakąś taką na wysokim poziomie stabilność tego szlachetnego wina, kiedy te owocowe nuty, aromaty nie są jakby zaburzone przez różne nieoczekiwane i niechciane kwasowości, gorzkości i tak dalej. Nie chcę w to wnikać, ale jest to ważna rzecz, ponieważ my jedną rzecz najpierw musimy stwierdzić, czy możliwy jest wysokiej klasy produkt, a nie czy możliwa jest produkcja w dużej skali, bo ona po prostu nie powstanie bez tego wysokiej klasy produktu. Więc mogę powiedzieć, że wysokiej klasy produkt w winach białych w Polsce jest absolutnie możliwy. Czyli pierwsza faza została uwieńczona sukcesem. Ona ekonomicznie nadal nie powoduje, nie buduje żadnego modelu. I tu kluczem jest wielkość gospodarstw. Bo jeżeli my mamy średnio kilka hektarów, 2 hektary chyba wynosi średnia powierzchnia, największy to ma chyba w tej chwili 20 parę hektarów. No bo tak, bo różne dane pokazują, że tych winnic jest około 500 w Polsce, tak? W zależności od źródła 500 do... Tak, hektar z hakiem, no tak, no, przysłowie, tak. Zdajemy sobie sprawę, jak to jest kompletnie nieekonomiczne. To są tylko pasjonaci. Bo jeżeli my mamy zabutelkować z 1 hektara, mamy około 5 ton dzisiaj w Polsce, razy 0,6 to mamy 0, niech będzie 0,6, no to mamy 3000 butelek z hektara, czyli człowiek przez cały rok zebrał 3000 butelek. Średnio sprzedają po 30 zł, prawda? To mają 3000 razy 30, mają 90 tysięcy złotych. To jest biznes, w którym jednego pracownika nie można opłacić. Ale często, tak jak zresztą powstawały takie przemysły i włoskie winiarstwo i francuskie winiarstwo, dokładnie od tego zaczęło, że to są jakby ludzie żyją tak jak polscy chłopi, oni nie zawsze, że tak powiem, biznes im się domyka, ale oni żyją po prostu, tak jak pizzeria włoska nigdy nie bankrutuje, bo mama z tatą po prostu siedzą w pizzerii, jak nie sprzedadzą, to zjedzą, prawda, tam nie ma pojęcia bankructwa. Więc to winiarstwo zaczyna się rozwijać i teraz możliwe są nasadzenia i możliwy jest rozwój małego sektora, który jednak ogromnie promieniuje właśnie na winiarstwo owocowe, bo ta druga część to jest oczywiście bogactwo owoców i niestety nie ma czego szukać w żadnej tradycji polskiego winiarstwa. Przepraszam bardzo, nie ma czego szukać, ponieważ dzisiejsze winiarstwo gronowe jest wynikiem rewolucji winiarstwa ostatnich 50 lat. Dzisiaj mamy na świecie najlepsze wina, jakie kiedykolwiek w historii były. W winiarstwie odbyła się prawdziwa rewolucja jakościowa, technologiczna, mikrobiologiczna, chemiczna. Dzisiejsze winiarstwo to jest nauka. Poziom, sposób w ogóle prowadzenia dzisiaj wina, precyzja winifikacji są tym światem innowacji, które napędza dzisiejsze winiarstwo. O tym się nie mówi, bo to nie są komputery, prawda? To w takim razie tam nie ma innowacji. Tam są ogromne innowacje cały czas na poziomie upraw drożdży, na poziomie sposobu w ogóle prowadzenia wina na zbiorów i tak dalej, i tak dalej. Nasza koncepcja winiarni zamojskiej polega na tym, że my chcielibyśmy zastosować te wszystkie doświadczenia, te wszystkie praktyki, te wszystkie techniki, które dzięki Centrum Wina mamy od naszych 100-kilkudziesięciu dostawców z różnych krajów świata i ich doświadczeń, tych fine wines, i wdrażać najbardziej ciekawe, być może pasujące
te technologie do obchodzenia się z takim owocem, z jakim są inne owoce. Przecież winogrono to po prostu jeden z owoców. I więc to wymaga wizjonerstwa, a nie żadnych tradycji, bo tu żadnych, przepraszam bardzo, tradycji nie ma, bo 50 lat temu tak samo, 100 lat temu tak samo wina gronowe były dzisiaj nie do picia, by były dla przeciętnego konsumenta, jak i wino owocowe. To tam nic nie ma po prostu, przepraszam bardzo.